Witajcie. Startuję z nową serią, którą kieruję do środowiska szkolnego. Do wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy programują w C, a chcieliby zwizualizować wszystkie swoje algorytmy, pomysły, funkcje to wszystko, co do tej pory było tekstowe. Będę Wam w kolejnych odcinkach tej serii proponował różne rozwiązania, moim zdaniem całkiem ciekawe, które mam nadzieję zainspirują Was do dalszego rozwijania. Tych pomysłów czy tworzenia nowych. Chciałbym też zobaczyć się z Wami na naszym kanale społecznościowym na Discordzie. Już teraz na niego zapraszam. Zapraszam również na dalszą część tego odcinka, bo będziemy pracowali z SFML-em tak od początku. Zatem pokażę Wam, gdzie jest, jak skonfigurować nasze środowisko programistyczne i jak ten pierwszy Hello World w grafice odpalić. Zapraszam. Bibliotekę pobierzecie z oryginalnej strony SFML z działu pobierań mamy obecnie wersję 251. Jeżeli by ta wersja urosła w trakcie tej serii, to się dostosuje. Zobaczę jakie zmiany, jeżeli uznam, że są istotne, to po prostu je wprowadzimy w trakcie tej serii. Macie tu gotowe różne już skompilowane źródła do 32-bitowego, 64-bitowego systemu. Zobaczcie, czy któreś tu nie pasuje. Tu jest na przykład do CodeBlocksa na 32 bity. Tu macie do Visuala. Nie wiem, tutaj A tu są wersje w nawiasach, proszę bardzo. Visual 217, 215, 213. Ja używam Visual Studio C++ 219 2019, dlatego pobrałem sobie źródła. Tutaj są źródła i skompilowałem Pomówmy się tak, nie będziemy przychodzić procesu jakiejś kompilacji, jeżeli to, co jest tutaj, nie wystarczy i samodzielnie nie będziecie w stanie zainstalować sobie w waszym środowisku SFML, od tego mamy kanał społeczności. Tam pomogę jak nie ja, to może ktoś, kto już sobie dawno to zainstalował. Jeżeli będą Wam potrzebne te skompilowane już biblioteki, to ja mogę wam udostępnić do wizuala. Visual Studio C++ 2019, bo tam mam gotowe, Windows 10 64-bity, mogę wam po prostu je przesłać, nie musicie już kompilować, użyjecie ich sobie, bo tu ich nie ma. Oraz mam też skompilowane, ale w CodeBlocksie 64-bitowym do wersji 20.03 najnowszej. Także jakby coś, spotkamy się na Discordzie. Zapraszam. A teraz pokażę Wam, jak już te biblioteki mamy, jak można skonfigurować swoje środowisko programistyczne. Ja to pokażę na przykładzie CodeBlocksa, bo jest dobry do szkoły, ale też i jak ustawiłem wszystkie ścieżki w wizualu. Zobaczcie. W CodeBlocksie wykorzystuję bibliotekę linkując się tutaj statycznie i wszystko ustawiam w kompilatorze globalnie. Zobaczcie, jakie konkretnie tutaj mam ustawienia. Po prostu możecie sobie zrobić podobne. Mamy tak. Opcję kompilatora i tutaj w pierwszej zakładce proponuję zawsze sobie to C++17 tutaj zaznaczyć, żeby nam się domyślnie jakieś z 98 roku nie odpalało. Okay? Teraz tak, ostatnia zakładeczka tu z definicjami. O, SFML static, proszę sobie to wpisać. Będziemy korzystali w przypadku CodeBlocksa tutaj statycznie. Tak też jest zalecane, o ile dobrze pamiętam, na stronach SFMLa. No i cóż, następna zakładka, to jest SFML podłoga static. Następnie mamy, o tutaj, ustawienia do linkera. Ja tu mam po prostu wszystkie pliki, które linkuję z katalogu, podkatalogu LIB z moją biblioteką, i tu są takie wszystkie pliki z rozszerzeniem, a one są, moi drodzy, o tutaj, tu mam ten katalog z SFML-em 251 wersja, i tu są LIBY. Tu akurat o, do tych AAA się linkuje. DLL nie są potrzebne, bo tutaj dynamicznie się nie linkujemy. A tu mamy, o, nagłówkowe pliki. No ale musimy jeszcze to wszystko tutaj poustawiać dalej. W trzeciej zakładeczce biblioteki, w których y, katalogi, w których przeszukujemy, y, których sobie CodeBlocks będzie przeszukiwał wszystkich potrzebnych plików. I tu tak, w pierwszej zakładce mamy dokładnie tylko ścieżkę do katalogu Include. W tejże, y, w tymże katalogu, który przed chwilą pokazałem. Jeszcze raz zerknijmy o do tego tak. Tutaj mamy w linker mamy do drugiego podkatalogu lib, czyli do tego o właśnie tutaj i to mniej więcej coś takiego w środku jest u mnie. Ja to sobie sam kompilowałem, więc po kompilacji dokładnie w tym kod blok ze źródeł tutaj mi to utworzyło. Jak będziecie chcieli i coś wam nie wyjdzie albo nie wiecie jak skompilować. I nie chcecie się tego uczyć, chcecie po prostu używać biblioteki SFML. Odezwijcie się na Discordzie społecznościowym. Coś wymyślimy, przekażemy, spakujemy, wyślemy, coś się da z tym zrobić. Dobra. I teraz jeszcze. A nie, no dobrze, to chyba już będzie wszystko. Czyli tutaj linker, jedna, jeden katalog, drugi katalog. Tutaj macie te wszystkie pliczki, ja je tak po prostu wpisałem. Z całą nazwą. W sumie można było podać samą nazwę, on już i tak by ich tam szukał, bo ma podane katalogi, ale tak miło mi się zaznaczyło wszystkie i tyle. I ten SFML Static, nie zapomnijcie, warto też ten C++17 tutaj sobie odpalić. W kodbloksie w zasadzie to wszystko i to działa. Zobaczcie, ja tutaj coś miałem otwarty jakiś. O, właśnie, jest tu jakiś akurat programik, o tu widzicie latające kwadraty, działa. Biblioteka w kodbloksie. Jeszcze raz powiem: CodeBlocks 2003 64-bitowy, Windows 10 też 64-bitowy. Wszystko chodzi. Zobaczmy, jak to wygląda w wizualu. Korzystam z wizuala 2019. W wizualu linkuje się pod konkretny projekt. Jak już sobie założę taki projekt, tutaj już mam ten otwarty, który będzie nam służył pomocą i który będziemy wałkować przez kolejne odcinki tej serii. I tutaj, o, szukamy sobie właściwości, dokładnie tutaj i tak po kolei, co tu trzeba? We właściwościach konfiguracji ogólnych, no przede wszystkim ja tu znowu ustawiam sobie ten standard na C17 przynajmniej, i tutaj też ustawiam sobie, żeby to był Visual 2019 V142. W zasadzie patrzę, że tutaj nawet się innych nie da, a jeszcze ważne tutaj wszystkie konfiguracje i wszystkie platformy. Zawsze tak globalnie sobie to ustawiam. A jak Wy chcecie tylko konkretną, nie ma problemu. Możecie sobie zrobić, że na przykład tylko pod X64 będzie, nie? Ja robię wszystko. Dobrze, idźmy dalej. Co tu nam jest jeszcze potrzebne? Dobra, tutaj o zakładka CC, i też w ogólnych tutaj musimy podać ten katalog z inkludami. Po prostu edytujecie to i tu wprowadzacie ten katalog. O tutaj czekajcie, przesunę. O, jest taki ptaszek. Tu można nowy katalog dodać. Jak się pisze, to on tam się już sam podpowiada. I to jest katalog, zobaczcie o tutaj, tu też jest przeze mnie już pokompilowane, poprzenoszone, tu mam liby, tu są biblioteki z rozszerzeniem lib oraz też dll, ja tu będę dynamicznie sobie wykorzystywał, więc te dll będą mi potrzebne. I mamy też Inkluda z nagłówkami, także tutaj niczym się to nie różni praktycznie nagłówkowy ten katalog to chyba w ogóle jest identyczny. Nie wiem czy tam się to czymś różni. Wydaje mi się, że nie. Mówię o CodeLogsie w porównaniu do. Dobra i co tu jeszcze mamy. Tutaj chyba już będzie wszystko tak to jest tutaj wszystko wystarczy tutaj podać ten katalog natomiast do konsolidator jeszcze musimy zajść tutaj. I tutaj jest dodatkowe katalogi biblioteki. Tutaj trzeba podać też ten katalog gdzie będziemy mieli te pliki tylko tutaj lib tak o właśnie to co zawiera to no bo czemu by nie i jeszcze to nie wszystko teraz musimy wejść tu w dane wejściowe też w konsolidatorze i zobaczcie tutaj musimy podać z nazwy takie pliczki system sfml system delib window graphics network audio to są te wszystkie biblioteki, które będą potrzebne i one są. Dokładnie, o tu widzicie, to są te w tym katalogu pod katalogu LIP. Tak? A te dll -e, w przypadku kiedy sobie tutaj tak dynamicznie wszystko robię, będą potrzebne, będzie je trzeba wklejać do katalogu z waszym projektem wizuala. Czyli, jeżeli gdzieś tam otworzycie sobie projekt wizuala, to te pliki też będą konieczne. Te nie wystarczą, jeszcze trzeba będzie tam gdzieś zapodać mu fizycznie te dll -e, pozostawić. W katalogu głównym, i to wystarczy. Gdyby były jakieś problemy, jeszcze raz powtarzam, jeśli tego nie mówiłem, to po raz pierwszy mówię. Społecznościowy kanał na Discordzie. Niektórzy już tam sobie dawno tego SFMLa skonfigurowali, czy ja, czy ktoś, na pewno poradzimy sobie. Także tutaj pokazałem taką wystarczającą konfigurację. Myślę, że sobie poradzicie, a jak nie, to społeczność pomoże. Liczę na to. Dobra, no to teraz przejdziemy do naszego takiego pierwszego Hello World programu i zobaczymy, jak to uruchomić, jak to działa. Kilka jeszcze słów takich organizacyjnych. Projekt, nad którym ciągle będziemy się tu pochylać, w którym będę tylko plik główny zmieniał, to jest taki szkolny SFML już skonfigurowany. I tutaj będzie kilka plików nagłówkowych i kilka źródłowych. Te, które są ściśle związane. Z konfiguracją okna, z konfiguracją takiej aplikacji, to ja sobie wydzieliłem. Tutaj w pliku nagłówkowym APP będziemy mieli takie narzędzia, jakieś funkcje, jakieś takie moje własne rozwiązania, które wydaje mi się, mogą wam ułatwić pracę z sfml em w jakiś sposób troszeczkę uporządkować czy zasugerować pewien sposób patrzenia na, na takie aplikacje. I tutaj mam to, co tak ogólnie przygotowuje nasz projekt do, do działania. Konfigu, w Tulsie i tutaj już źródłowy app, naszej aplikacji, plik źródłowy, tutaj nawiązujący oczywiście do nagłówka, jakieś narzędzia, które z niczym się tu nie wiążą, ale coś tam robią, nie wiem, liczą sobie odległość między punktami, czy jakieś takie operacje matematyczne, które mogą się przydać, ale z żadną klasą się jakoś wprost nie wiążą. Takie Tulsy po prostu. Także pewne pliki wydzieliłem, natomiast to nad czym będziemy w danym odcinku pracowali będzie pod nazwą 000 CPP, potem następny odcinek 001, następny 002, aż do 999, bo więcej się nie da. Żarcik oczywiście. Więcej się da, ale to ja już nie dożyję. I tutaj mała uwaga: ze względu na pewną wygodę. Ze względu na to, że tu chcemy się pobawić SFM, SFML-em, a nie tworzyć jakieś projekty na sprzedaż, nie będę tu więcej jakoś projektował tych nagłówków itd. Generalnie będę większość, większą część kodu umieszczał w tym pliku z numerkiem 000-cpp. Tak, aby jeden pliczek zawierał wszystko nad czym się pochylimy, nad czym pracujemy. Myślę, że Taka forma wystarczy, tym bardziej, że no, tu będziemy raczej się skupiać na tym, jak można coś wykorzystać, jak fajnie można jakiś algorytm zwizualizować. Poznając po kolei te elementy sfml w konkretnych jakichś zastosowaniach, myślę, że będzie nam trochę milej później taki jeden plik dostać ładnie ponumerowany. Zresztą, jak chcecie sobie organizować coś inaczej, wolność rządzi, ja będę robił to w ten sposób, wydaje mi się to tu. Y dla mnie takie przyjemniejsze w zarządzaniu tym kodem. Dobra zatem pierwszy plik za chwilę sobie omówimy ale najpierw taką, taki ogólny szkielet całego programu sobie omówimy bo będziemy z tym szkieletem pracować często i chciałbym żebyśmy przelecieli przez mniej więcej ten pierwszy zarys programu te pliki config tools te app to wszystko będę wam dostarczał również przez Discord gdzieś tam sobie to umieszczamy na kanale społeczności nie będzie linków pod filmami. A jeżeli nawet będą, to może troszeczkę w późniejszym terminie. No to co? Przyjrzyjmy się, jak ja tutaj to wszystko poukładałem, żebyśmy czuli SFML-a, jak to wszystko działa. Mam tutaj pierwszy plik do omówienia, nagłówkowy Tools. I tu uwaga: To, co tu jest, wykorzystuje pewną wiedzę, którą przedstawiłem w C Aktualizacja. Nie będę więc się powtarzał, ale. Mam taką propozycję: jeżeli ktoś z Was już wie co to, bo się tego uczył, to tak naprawdę nie mam co tłumaczyć. Tu sobie przygotowuję różne narzędzia, jakieś funkcjiki, zapowiadam i tak dalej, krótkie opisy, żeby wiadomo było, do czego to służy. W praktyce, jeżeli nawet nie za bardzo wiecie co to, bo ktoś do takiego elementu nie doszedł, gdzieś tam zna te podstawy i co najwyżej jakieś takie proste programowanie obiektowe, może jakiś prosty szablon, to nie szkodzi. Udostępnię ten plik, po prostu można go sobie skopiować i tyle. OK? Drugi plik, taki nagłówkowy, to jest plik, config. Na razie nic tu prawie nie ma, poza jakimiś zmiennymi statycznymi, które będę gdzieś wykorzystywał. To będzie rozdzielczość naszego okna z grafiką, po prostu. Jak mi przyjdzie do głowy coś nowego, to tutaj będę jakieś takie konfiguracyjne, stałe sobie umieszczał. OK, niech będzie. Dostaniecie, nie ma co tutaj rozkminiać. No i tutaj mam jeszcze plik nagłówkowy. Gdzie stworzyłem sobie takie, taką klasę, która będzie moją klasą reprezentującą tą całą moją działającą aplikację, ok? Zatem to już jest taki mój wydziw. Nie trzeba tutaj tego w ten sposób robić. Można to generalnie pominąć, ale jednak ja wolę to tutaj tak zrobić, bo wprowadza to pewien porządek, ok? Zatem app jest moją klasą, nie jest klasą sfml -a. jest to taka klasa, w której zobaczcie, będę przechowywał. Pewne rzeczy. To jest plik nagłówkowy, korzystam tutaj z inline'a, będę osadzał sobie potem taki obiekt app i wszystkie późniejsze moje pliki, jeśli inkludują sobie, włączą sobie ten nagłówek app HPP, ale tych p dużo nie, to wszystkie będą widzieć obiekt app, który będzie reprezentował moją aplikację i również pewne przydatne metody. O, ja tak tylko przelecę po nazwach. I co te metody robią? Omówimy je sobie być może później, natomiast teraz chcę tylko ten szkielet przedstawić, abyście rozumieli, co ja tutaj jakby oferuję, tak w takim trochę narzuconym już formacie. Bo to, co tu jest, to nie wszystko jest już SFML-em. Jest to już takie pewne wykorzystanie SFML-a, ale też i pewne takie delikatne zarysowanie, jakbym chciał, aby ta aplikacja działała. Zatem dołączamy sobie naszą bibliotekę jakąś mapkę, którą tu będę wykorzystywał. Tutaj biblioteka functional, nawet już nie pamiętam do czego jej użyłem. Może nie użyłem, jak niepotrzebna, to potem usunę. No, iOS tym wiadomo i te moje dwa pliki nagłówkowe. Ja lubię korzystać z using namespace. No, w takich szkoleniowych sprawach to ułatwia mniej pisania tego sf2.2. i tak dalej. Aplikacje są małe, proste, więc nie przeszkadza to w niczym. Klasa APP Wysokość, szerokość, to tam dziedziczę sobie po konfiguracji. O, i tu będę miał w mojej aplikacji osadzoną zmienną W, która będzie reprezentowała całe to okno, które renderuje SFML, czyli tą grafikę główną. Więc mam już obiekt okno jest. Tu będę miał zdarzenie, które będzie reprezentować jakieś zdarzenia, które zadzieją się w oknie podczas działania naszej aplikacji. Obiekt już jest, będziemy sobie do niego mogli się zawsze odwołać z dowolnego miejsca, bo app. Ma swojego reprezentanta. Dzięki inline będzie to taki, jakby globalny obiekt dostępny zewsząd. Okay? Tak sobie to wymyśliłem. Tak mi się podoba. Lubię tak czasem w prostych aplikacjach sobie taki obiekt wszędzie dostępny zrobić. Zegar. Na razie omijam. Będzie. Przyda się w niektórych naszych programach. Zobaczycie. Kamera. Też na początku ominięty temin, te, temat. Gdzieś do tego wrócimy. Mechanika różnych kamer. Zmieniania widoku. Zobaczycie, fajna rzecz, na razie jest ten obiekt, nie będzie wykorzystywany w pierwszych odcinkach, aż w końcu go wykorzystamy. Tu mam takie dwie swoje mapki. To jest oczywiście, mówię, nie SFMLowe, to jest moje, gdzie będę sobie przechowywał kod przycisków z klawiatury lub myszki oraz informacje, jakie było z nimi związane ostatnie zdarzenie. Chodzi o taką pamięć moją, takie memory, gdzie będę wiedział, co było wciśnięte, a co nie. I czy coś jest trzymane, bo jeśli na przykład miałem ostatnie wydarzenie, wciśnięty Enter, ale nie było wydarzenia, puszczony Enter. A no widzicie, czyli już wiem, że Enter ktoś ciągle trzyma. Będę mógł dzięki temu różne reakcje programować. Zatem tutaj będę miał takie dwie mapki w mojej aplikacji, gdzie będę przechowywał tutaj takie pary. Klucz. No, kluczem będzie kod przycisku na klawiaturze lub kod tutaj o w myszce. A drugą parą wartością będzie prawda-fałsz. Prawda to znaczy, że ostatnie zdarzenie związane z tym przyciskiem to jest, że ktoś to wcisnął, a jeśli puści, to będzie fałsz. Super sprawa, taka pamięć, co jest trzymane, co nie. A tutaj, moi drodzy, będę miał lambdę z przypisanymi akcjami do przycisków. No właśnie, tu mam też mapę, gdzie do takich samych przycisków, jak wcześniej, będzie przypisana jakaś akcja. Będę mógł sobie zapamiętać jakąś funkcjonalność jeżeli nie wiecie co to lambdy to wyjdzie w działaniu, wyjdzie w praniu też o tym sporo mówię w moim kursie C++ aktualizacja polecam tam odcinek o lambdach tutaj będzie to taka para na przykład przycisk P jeśli ktoś wciśnie zadzieje się przypisana mu przeze mnie później jakaś funkcja tutaj tylko zapowiadam że mogę przechowywać takie pary przycisk Działanie, funkcja. OK? No tak sobie wymyśliłem. No a co, to nie mogę? Ostatecznie to jakieś takie moje propozycje, jak można sobie to ładnie zaprogramować. Dobra. No to oczywiście konstruktor. Nie ma co tłumaczyć. I trochę metod. Te metody są związane właśnie z taką ogólną obsługą okna. Gdzieś po drodze sami będziemy tu sobie to doczytywać. Możecie pauzę włączyć. To są takie przeze mnie powymyślane metody, które... Wykorzystują to, co ma SFML, ale troszeczkę to opakowują w takie krótsze, wygodniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, działanie. Okay? Na przykład, check closed event, czyli będę sobie sprawdzał w szybki sposób, czy wydarzenie, które się nie zadziało, przypadkiem nie jest zamknięciem okna. O, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj w wizuale, jak wcisnę F12, to mi szybko przechodzi do tej funkcji, fajnie. I tu o, zobaczcie, na przykład. Normalnie musiałbym to tak w sfml zapytać, nie? Czy to wydarzenie to jest wciśnięcie, czy to jest zamknięcie okna krzyżykiem, albo może, czy jest tutaj sytuacja, że ktoś wcisnął na klawiaturze escape. Jeżeli tak, no to tam zrób jakąś reakcję. A ja tutaj po prostu zwracam wartość prawda lub fałsz, gdzie odpytuję, czy zaszło takie lub takie zdarzenie. Jeżeli tak, to funkcja zwróci prawdę. Dzięki temu później nie muszę takich. Tutaj długich wymyślać zapytań, tylko już sobie pod jedną nazwą, która mi się kojarzy, jest opisana. Ładnie wizual podpowie, co ja tutaj mam. No i dzięki temu są to pewne skróty. Ale w bebechach tych wszystkich funkcyjek jest czyste SFML, czyste jego jakieś oferowane metody, reprezentanci obiektów typu myszka, klawiatura i tak Zatem, o widzicie, tu się kryją takie testy proste. Na przykład, czy wydarzyło się wciśnięcie przycisku i czy to jest przycisk, który tutaj mam y, podany jako argument. No i sobie sprawdzam. Czy wciśnięto przycisk i czy to stało się takie wydarzenie? Albo czy zwolniono o ten przycisk, który tu jest w argumencie? Powiedz mi, czy to ostatnie wydarzenie to było takie? Albo powiedzmy, tu mam metody dwie, które y, właśnie zapamiętują te mapki, które tam pokazałem Wam wcześniej, co pamiętają, że jakiś przycisk jest wciśnięty lub puszczony albo w klawiaturze, albo w myszce. O to właśnie te dwie metody będą nieustannie kontrolować. Jeśli coś się zadzieje, zaraz zobaczymy gdzie, to one będą pamiętały, że ten przycisk to Pan tutaj wcisnął, a tamten to Pani puściła i tak dalej. Okay? Dobrze, co tu jeszcze mamy? O, tutaj mogę sobie sprawdzać, czy właśnie dany taki, taki przycisk klawiatury jest wciśnięty na stałe, czy nie, czyli mogę sprawdzać, czy ktoś wcisnął, ale nie puszczał. To no, po prostu zwracam wartość z mapki. Równie dobrze mógłbym wprost wykorzystać tę własność, i, i jej klucz, klucz, który reprezentować będzie przycisk, ale nazwa lepiej się kojarzy takiej funkcji. nie? No i tu jeszcze kilka innych które sprawdzają, czy przypadkiem w myszce coś nie zostało wciśnięte i czy to jest lewy, czy prawy, to właśnie tu będę przekazywał w argumencie, a tutaj mam taką właśnie metodkę, która będzie sprawdzała, czy po wciśnięciu przyciska myszy lub klawiatury nie należy uruchomić jakiejś przypisanej do niej funkcji. To, to było to tutaj, zobaczcie, co powiedziałem, że mam lambdę, o tutaj te lambdy w mapce, nie? że jak ktoś sobie zabinduje tutaj wpiszę że na przykład pod przyciskiem P niech będzie akcja która robi i tutaj wstawi funkcję anonimową i później ta funkcja którą przed chwilą pokazałem będzie dbała o to by w kolejnych generowanych klatkach obrazu nieustannie monitorować czy przypadkiem ktoś tam nie wcisnął chociażby P jak wciśnie P to wywoła funkcję tę która ukrywa się w tamtej mapie Wiem, że to się teraz może niektórym wydać trochę zawiłe, ale jak już mówię, bazuje tu troszeczkę na tym, że jakieś podstawy tego programowania są za wami, a może nawet moje kursa Jeżeli nie, to zawsze można do tych kursów sięgnąć, no nie? E, dobra, i co nam tu jeszcze zostało? O, właśnie mam tu takie dwie metody, które przypisują, na przykład dla przycisku myszy, jakąś konkretną akcję, takie, bind mouse, bind keyboard, ok? Zatem będzie można łatwo to sprawdzić. No i jeszcze najważniejszy plik, bo plik główny. Przyjrzyjmy się mu. A ów plik główny to właśnie 000CPP, potem będzie 001CPP. Być może będą jakieś drobne modyfikacje, ale to te pliki będą odpowiadały za wszystko. Inne na danym odcinku niż było wcześniej, a te raczej będą stałe, niezmienne. Może jakieś wersji im nadam, żeby było wiadomo, czy coś nie polepszyłem, nie poprawiłem sobie. Uwaga! Czujcie się całkowicie swobodni. Dostaniecie ode mnie te pliki. Jeśli stwierdzicie, że to się da zrobić lepiej, to sobie to zróbcie lepiej, nawet więcej powiem. Pochwalcie się i powiedzcie, to można było zoptymalizować, a tu można było poprawić. Wiecie, nie mam aż tak dużo czasu i aż takich możliwości swoich intelektualnych, żeby to zrobić tak, ale ufam, że wy tak będziecie chcieli i potrafili. Zatem moją propozycję traktujcie jako fajny start, jako motywację do jakichś yy, dobrych akcji. Dobrze, więc co tutaj mamy? Otóż to, co jest tu, to jest już taki schemat SFML-a. Patrzcie, to już jest to, co takim jest mainem odpalającym całą tę grafikę. Tu niewiele jest. Pobawimy się tym chwilę, bo tu parę rzeczy przygotowałem. Zobaczcie. No, biblioteka z grafiką, tyle. Nasze konfiguracyjne, jakieś narzędzia tam takie różne są. Później w trakcie je poznacie, one nie są teraz istotne. To zresztą nie jest SFML, to jakieś moje o. wydziwy tam. No i ta, właśnie nagłówek, ten, który tam przechowuje pewne elementy aplikacji. Na razie głównie są tam rzeczy związane z obsługą, interakcją, tak? Jakieś tam przyciski, te sprawy. To, co przed chwilą omawiałem tak długo i nudnie. Dobra. Moje ukochane using namespaces. Jak są, to używam. A co? Wolno. A tu, żeby niby tam była polska czcionka, przynajmniej w C-Aucie. No właśnie, ten temat też kiedyś poruszymy, bo tam nie do końca z tą czcionką w tym SFML-u tak łatwo. No i o, popatrzcie. App. Ten obiekt, pamiętacie? Dzięki temu, że tu jest w nagłówku i tam jest inline. To teraz mogę sobie z dowolnego miejsca pisać App, i to jest, jestem w mojej aplikacji. I tam sobie używam metody Bind Keyboard, i tu co sobie robię? Mówię tak: do przycisku P przypisz lambdą takie oto działanie, wyświetl coś na konsoli. Jeżeli ktoś nie wie, co to lambdy, to są to funkcje anonimowe, nie mające nazwy, to są takie obiekty specjalne, i tutaj o ten zędzelek mówi, że wszystko w tej lambdzie poprzez referencję pobieraj, co jest w przestrzeni wyżej, czyli ta moja lambda działając tutaj taka będąc tutaj zdefiniowana, ona będzie widziała na przykład jakieś globalne obiekty. Taka sprytna lambda. Czyli w ten sposób moja lambda ma dostęp do tego, co jest poza nią. Nie przekazuję do niej nic, ponieważ jak sobie tutaj byście zerknęli, to macie tutaj lambdy, które mają void w typie i void w argumentach. Czyli nie mają argumentów, nie mają typu, coś tam robią. Takie procedury byśmy powiedzieli, nie funkcje. Ale na razie mi to wystarczy. A jak będziecie chcieli więcej, to się coś pomyśli. Wróćmy tu i tu co robimy? Zabindowałem sobie. Gdyby ktoś wcisnął P, to wyświetl napis. To bindowanie, ponieważ ten APP jest taki ogólnodostępny, nie musi być tutaj, mógłbym to zrobić gdzieś indziej, ale na razie pokazuję o co chodzi. I tu mówię, tego nie ma w SFML. To jest taki mój dodatek. Takie przygotowanie do zabawy. Dobra. A teraz zaczyna się miodzio. O, pętla główna SFML-a. W zasadzie to o nią tu chodzi od początku. Dopóki moja aplikacja, a ściślej obiekt W, który tam siedzi, bo to jest ten moje Render Window, to moje główne okno globalne, dopóki jest otwarte, zaczynamy zabawę. Najpierw sprawdzamy wydarzenia. Jest taki w SFML-u globalny event, który przechowuje tam te wszystkie zdarzenia, które się zadzieją, i tam jest taka metoda w tym oknie W, pull event która tam gromadzi, jeśli się coś zadzieje. I dopóki ja tego nie obsłużę, nie sprawdzę, nie zweryfikuję, nie wezmę, nie pobiorę, to one tam czekają te wydarzenia, jakby na obsługę. No i puliwent wypycha kolejne wydarzenia. Tam nie jakby się kolejkują, jeśli ja tutaj użyję puliwent, to pierwsze, które tam się zadziało z kolejki, pobieram i mogę coś z nim zrobić. I E będzie reprezentowało właśnie to wydarzenie, tutaj. Równie dobrze mógłbym tutaj sobie zrobić po prostu event e, no tak o, tak? I te e samo tutaj używać, nie mieć tego w app. Ale zrobiłem już sobie tak, bo chcę i tyle. Dobrze, zatem app e będzie reprezentowało zdarzenie. I co ja tutaj patrzę, robię? No co? Użyłem swojej metody, którą wcześniej sam napisałem. A co? Check Closed Event, czyli sprawdź, czy to nie byłaby zdarzenie zamykania okna. Jak tak, to zamknij to okno. Wyjdź stąd i tyle. Teraz sprawdzaj wszystko, co jest wciśnięte. Czyli tutaj będę zapamiętywał, czy nie były to jakieś wciśnięcia, puszczenia przycisków. Czyli ta metoda zbiorcza, sprawdźmy, co ona miała. Częczkę i status. F12. Bum, jesteśmy tu. Co ona sprawdza? Patrzcie, czy było wydarzenie E, to E, to jesteśmy teraz w aplikacji, więc to jest to, to, jest to app.e. Tyle, że to jest metoda mojej app, więc po prostu e wystarczy. Tutaj obiektowość klasy, nie? Trzeba trochę ogarniać. Co, jeżeli typ to było wciśnięcie przycisku i to jest prawda, to zapamiętaj, że ten przycisk, ok? Bo taki ma kod, tutaj ik, ale kod i e type to jest wciśnięty przycisk, a ek code to jest jaki to przycisk? Skoro key pressed to true. A gdyby released, zwalniam akcja, puściłem, to false. Dzięki temu mój keyboard status nieustannie wie, pamięta, co wciskam, co puszczam, mam pełną kontrolę nad przyciskami klawiatury i tu mam pełną kontrolę nad przyciskami myszki. Zatem wracając tutaj, change mouse status robi dokładnie to samo, tylko dla myszki. Teraz mam tak. Jeżeli ktoś Opuszcza spację, o tak mogę sobie wprost zapytać. Jeśli jest opuszczone wydarzenie klawisza i jest to spacja, to coś wyświetl w konsoli. Zaraz sobie to sprawdzimy. A jeżeli na przykład mam takie, to pokazuję te metodki, które tam sobie potworzyłem i które nie są metodkami SFML-a. SFML, SFML ma jakieś tam swoje, ale one troszeczkę inaczej działają niż ja chcę. Dlatego je tutaj też za chwilę pokażę, a teraz pokazuję takie trochę już przerobione przeze mnie, właśnie. Tu mam tak. Jeżeli Zostało wciśnięte coś na myszce, jakiś przycisk, na przykład lewy przycisk, to wyświetl boom left, ok? Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, że reagujemy, że jest to, że to działa. A tu jest ta metoda, która sprawdza, czy jest coś przybindowane do jakichkolwiek przycisków i jeśli te przyciski zostały naciśnięte tutaj, w tych wydarzeniach, to ta metoda odpali wszystkie te lambdy, te wszystkie funkcje poprzypisywane tam. Dlaczego tak to rozbiłem? Żeby nie pchać tego wszystkiego tutaj, żeby to nie było tutaj, wiecie, jedno i, i drugie i, i trzecia funkcja, i piąta i dziewiąta, i tu później te, te okno, ta, ta aplikacja tutaj, ten, ten, ta pętla główna, ona tak puchnie, że już nie wiadomo na co patrzę. To jest taki pewien porządek, nie? Ta funkcyjka martwi się o klawisze, ta o myszkę i jej klawisze. No, te są tak dla przykładu, żeby pokazać metody. Normalnie tego tu nie będzie. Ta obsłuży wszystkie przypisane przyciski. O, widzicie, tu przypisałem tak na łopatę, tak ręcznie, ale normalnie będę mógł to zrobić tak w zupełnie innym miejscu. Na przykład w takim miejscu, które się wiążą z obiektem, który ten przycisk ma obsłużyć. No wyobraźcie sobie, że mam statek. I chciałbym, żeby obsługa przycisków tego statku była w klasie statku a nie tutaj w głównej pętli, no bo to taki jakiś burdel projektowy, nie? Mam tu klasę statek, a przypisane do niego przyciski mam w ogóle w innym pliku, który nawet nie jest klasą i w ogóle nie wiadomo, dlaczego jest tam. To jest jakiś chaos. Nie zawsze mi się to udaje, ale dążę do tego, aby jeśli coś jest klasą, to wszystko, co jest związane z klasą, tą robiła ta klasa, a nie jakaś inna, okay? Czyli jak mam coś z aplikacją, to chcę, żeby to było w app.cpp. Jak mam jakiś inny obiekt, będzie to już w następnym odcinku, to chciałbym, żeby rzeczy z nim związane były zdefiniowane w tej klasie tego obiektu, a nie gdzieś poza nią. Nie? No taki porządek pewien projektowy. Zatem tutaj tylko przywołane app, app, wykonaj i tak dalej. Zatem ta metoda tak naprawdę wykorzysta to przypisanie, a to przypisanie mogłem umieścić gdzie indziej, na przykład w jakiejś fajnej klasie w przyszłości. Ok. Tutaj prosta metodka Update, która coś tam dla aplikacji robi. Obecnie nic tam nie ma, sobie tam wejdziemy, to zobaczycie, że jest tylko czyszczenie okna. Tu już renderujemy klatkę. Ściśle jeszcze nie wyświetlamy, już przygotowujemy obraz i za każdą klatką to ja najpierw wszystko czyszczę, ale w przyszłości tu się pobawimy kamerą. Może jeszcze coś dodamy. Na razie mam taką ogólną metodę, że moją aplikację tutaj weź app i tam to update. U. Takie rzeczy niezwiązane z jakimiś nowymi obiektami, tylko z samą apką. Okay? A ściślej to po prostu biorę okno i je czyszczę. O, tylko tyle. Ale już jest tu pewien taki porządeczek. Tu się zaczyna te tworzenie klatki, jak mówiłem. Tu jeszcze Wam za chwilę pokażę, jak działają te przyciski SFML-a. A na koniec, jak tu sobie wszystko wygenerujemy, co chcemy wyświetlać, no to robimy. Appw, to moje okno główne, wyświetlaj. Dobra. No i tu dopiero jest ta klatka, pyk. Potem wracamy. Jeśli okno jest otwarte, sprawdź, czy nie było wydarzeń. zupdate'uj, wyświetlaj. Nie zamknięte? OK. Sprawdźcie, jakie wydarzenia. Tu zaktualizuj wciskane przyciski. Wszystko, wszystko tutaj. Te zbindowane funkcje wywoła jeśli były. I wyświetl. I tak pyk, 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 pyk. Nawalamy w każdej sekundzie ileś tam razy. No to kompilujemy to w końcu, bo już zaraz północ wybija Gadam i gadam. Zobaczmy, co się stanie. kontrole F5 i jedziemy z koksem. Aha. Będzie teraz tak, że pojawi się u was... Za chwilę pewnie, bo trochę z opóźnieniem mi się to pojawia takie okno, które tu trochę przykryje wszystko. I będzie to tak. Na razie wygenerowało się czarne okno, bo ja nic nie mam do wyświetlenia na razie. Okay? To będzie w następnym odcinku. Ale też widzicie po prawej, taki na czarnym tle konsolkę. Kliknąłem już parę razy, parę razy lewym przyciskiem, dlatego macie boom Left. Widzicie? Przechwytuję tutaj SFML to wydarzenie. Bum, 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 bum. Spację wciśniemy, bo też tam była. Uwaga. Spacja. Przycisnąłem, nic się nie dzieje, bo tam było, że jak puszczę spację, to coś... Puszczam teraz. O. Kontrolny test puszczania spacji. Widzicie? Tam przy okazji jakąś funkcję umieściłem, która coś losuje. To te funkcje z tulsów No, takie o właśnie. O, na przykład wylosuj sobie jakąś fajną liczbę, żeby później nie trzeba było wymyślać mechaniki losowania, to porobiłem jakieś funkcyjki. O. Spacja, nie? Tak to działa. A teraz P wcisnę. To te takie zablindowane P. P. P prest. P prest. Idziemy. To teraz pokażę wam, dlaczego zrobiłem sobie własne, a nie skorzystałem z tych SFML-owych. One też mają tam takie testy, czy coś nie jest wciśnięte, ale ciutko inaczej działają. Zobaczcie, jaki to będzie już wszystko na dzisiaj. Uwaga. Tu jest jeszcze moja funkcja, która działa, czy coś jest wciśnięte cały czas. Ona nie sprawdza wydarzenia, tylko sprawdza obecny status przycisku. W tym wypadku spacji. Jeżeli jest wciśnięta, czyli była akcja wcisnął, ale nie ma akcji wycisnął. To mogę non-stop coś wykonywać. Na przykład tu będę cały czas kropki sobie dopisywał. A tu mam takie SFML-owe funkcje, możecie od razu się ich pouczyć, zapamiętać. Mouse is button pressed, i tutaj się podaje jaki przycisk. No i właśnie. One nie działają tak, że kontrolują wydarzenie, tylko. No właśnie. Zresztą. Odpalej sami, zobaczycie. Tak samo tutaj z klawiaturą. To jest do myszki, a to jest do klawiatury. To po prostu troszeczkę inaczej działa niż to moje. Jak skompiluję, zobaczycie sami. Ctrl F5. Jedziemy. I znowu będzie to samo. Czarne tło, tak, bo nic na razie nie wyświetlam. To się nie gorszcie, ale to się zawsze pojawi trochę po chwili. O, tutaj na razie jest to lewe, tu jest to P, tu jest ta spacja, ale tym razem patrzcie, przycisnę spację i będę trzymał. Uwaga. Przyciskam. I trzymam. Nie ma nowego wydarzenia. Było jedno, ale zapamiętał, tak, zapamiętał, że było wciśnięte, więc tam jest wartość prawda. I teraz ta moja funkcja, widząc, że to jest cały czas tamta ostatnia wartość prawda, to znaczy, że on jeszcze nie puścił tej spacji, więc dopóki nie puścił, to ja coś wykonuję. O, i właśnie wykonuję. Walę te kropeczki na ekran. Dobra, puszczę. Co za dużo to nie niezdrowo. Teraz tak, prawy przycisk wciskam. Prawy przycisk, patrzcie. Widzicie, jak to zadziałało? On działa teraz tak, jak ta moja funkcja. Czyli nie mogę sprawdzić jednostkowego wydarzenia i przestać reagować. Próbuję nie wiem, czy pokażę Wam to. Ja tylko raz kliknę. O, widzicie, ile razy się to zadziało, bo zanim puściłem, to tam ileś było klatek obrazu, a ja wciąż jeszcze miałem w tych nanosekundach tam wciśnięte, więc on tak działa ten SFML, czyli nie mógł mi jednego wydarzenia przychwycić. On mi tu od razu. O, patrzcie, ile. To takie moje klikanie jeden raz. Jak trzymam, to jest tylko raz, nie dzieje się więcej, otrzymam i nic. A tu, jak trzymam, to patrzcie, jak nawala. Nie? O, zobaczcie, jak produkuje. Nie? I tak to właśnie działa. Także nie do końca mi o to chodziło. Wolałbym, żeby tak nie było, dlatego napisałem sobie jakieś własne. Jeszcze przycisk A wciśniemy, bo tutaj patrzę, że coś z A wymyśliłem. Dobra, co ja tu wymyśliłem? Wciskamy A. Uwaga. Aha, to samo co ze, z prawym przyciskiem myszy, tylko że dla klawiatury. No właśnie, jest taka sama reakcja. Czyli ja wciskam i dopóki trzymam, zobaczcie, to on cały czas naparza. No ciężko jest trafić tylko w jedno takie wydarzenie. Tak, z doświadczenia wiem, że jak ktoś się uczy SFML-a i próbuje wykorzystać te funkcje SFML-owe, o te tutaj właśnie, iskey Preset i Button Preset, to jak on to próbuje wykorzystać, to się dziwi, czemu mu się coś kilka razy zadziało, skoro on myślał, że tylko raz się stanie. No, właśnie dlatego, że. U puszczam przycisk nie od razu, bo tam wiecie setki klatek na sekundę, więc ja wciskam i zanim puszczam, to tam 17 klatek poszło. I w każdej klatce było, że ja wciśnięte mam. No więc on tam robił to coś. A nie zawsze tak chcemy. Nasz Hello World za nami. W sumie nie było żadnego Hello World, ale uruchomiliśmy pierwszą aplikację. Pliki wam dostarczę. Jeszcze nie wiem, może jakieś linki pod odcinkiem zrobimy. Na pewno będą pliki dostępne na Discordzie. Będzie tam taki kanał utworzony. Myślę, że bardzo szybko po pojawieniu się tego odcinka może nie w natychmiastowo w tym samym momencie, ale na pewno będzie bardzo szybko. I tam będzie taki kanał, w którym będzie materiały. I tam, jak coś będę miał nowego, zaktualizowanego, to tam będę wam wklejał. Dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej mojej e oferty. Miłej reszty dnia i zapraszam na następny odcinek naszej nowej serii.